Mistrzostwa Świata w Opel Obraniu. Mistrzowskie ceny i czteroletnia gwarancja. Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. To było straszne. To jeden wybuch, jeden ogień, krzyk, pisk, gwałt. Po prostu no, nie idzie tego opowiedzieć, żeśmy szybko tutaj przybiegli, właśnie tak jak mówię, ja i taka pani, dwóch chłopaków, jeden pan taki starszy tam weszli, a tam był żywy płomień i podawali nam te dziewczynki, myślałam, że te dziewczynki będą żywe, ale te dziewczynki już były martwe, jeszcze się paliły i ja je po prostu gasiłam. Tu mam rękę tutaj, bo na tych rękach nie żeśmy je brały tutaj, kładły te dziewczynki. I pokazali nam puls, bo nie było lekarza, nikogo, czy żyją. No to kładliśmy im tu rękę na pulsie, ale już nie żyły. Nie do opisania, no to, tego nie idzie opisać. Nie wiem, jak ja będę z tym żyła, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Te dziewczynki miały oczy otwarte. Ja myślałam, że one żyją, bo miały te oczy otwarte, ale one były tak sztywne, tak martwe, już jak żółte, jak wosk. No i na końcu dali tą matkę. No, dwie dziewczynki i matka tu leżała. Oczywiście tych hipotez jest kilka, ale na chwilę obecną jeszcze jest za wcześnie, aby o hipotezach mówić. Mamy informację potwierdzoną, że doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej, ale jakie są przyczyny tego rozszczelnienia, nie wiemy. Na chwilę obecną taka informacja do nas dotrze dopiero, kiedy w tej sprawie wypowie się biegły specjalista. Policjanci na chwilę obecną przesłuchują świadków. Rozpoczęły się również przesłuchania poszkodowanych, ponieważ w dniu wczorajszych ich stan psychiczny na to jeszcze nie pozwalał. Po raz drugi policjanci będą przeprowadzali również oględziny dokładne budynku. Oględziną także zostaną poddane budynki, które znajdują się naprzeciwko, ale bowiem one w wyniku tego wybuchu też zostały uszkodzone. Po wszystkich ustaleniach i po realizacji pierwszych czynności związanych z instalacją elektryczną, z instalacją wodną, trzeba stwierdzić, że niestety, ale nie będą mogli dzisiaj jeszcze wrócić, dlatego że przede wszystkim trzeba zabezpieczyć te lokale, które są wyłączone z użytkowania przed dostępem osób postronnych. Poza tym trzeba naprawić instalację wodną, która uległa uszkodzeniu i w związku z powyższym jest to w elemencie pionu, w związku z powyższym nie będzie dostępu wody dla tych ludzi i będzie to realizowane jutro. Dzisiaj się rozpocznie, jutro będzie zakończone, także na pewno na dzień dzisiejszy nie będą mogli wrócić. Jeżeli chodzi o konstrukcję, bryła jest stabilna, scalona, nie ma po prostu uszkodzeń w elementach konstrukcji tej zasadniczej nośnej. Są uszkodzenia na przykład elementów ścianek działowych, są uszkodzenia oczywiście wiadomo w solarce, czyli wyrwane okna, wyrwane drzwi i tak dalej. To są te elementy, które po prostu są do wymiany, ale one nie wpływają negatywnie na całą bryłę i nie stwarzają dodatkowego zagrożenia.